pierwsze wrażenia, pierwsze historie misyjne, pierwsze doświadczenia misyjne, pierwsze niespodzianki, szoki. Nie mieliśmy wody bieżącej w domu, także trzeba było wody ze studni nosić do kuchni, do ubikacji, do kąpania się. Później udało nam się podłączyć wodę i już było trochę lepiej. Tam też widziałem, co to jest skrajna bieda. Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus i Maria Niepokalana. Dziękuję Bogu i oblatom z polskiej prowincji za zaproszenie, by dać świadectwo o moim powołaniu. To mnie mobilizowało, żeby przemyśleć ostatnie 35 lat, które spędziłem na tej oblackiej drodze. Doszedłem do wniosku, że w życiu to jest tak, że człowiek się nie uspokoi, jak nie znajdzie swojego miejsca. I tak właśnie ze mną było. Po skończeniu technikum budowlanego pracowałem 2 lata w Żorskim Fadomie i widziałem, że też tam nie mam wielkiej przyszłości, dlatego postarałem się, udało mi się zdać egzaminy na prawo na Uniwersytet Jagielloński w Krakowie. Ale mimo wielkiej radości z tego osiągnięcia, czegoś mi w życiu brakowało. I wtedy właśnie pamiętam, jak dzisiaj byłem na modlitwie w kościele Dominikanów w Krakowie i wtedy właśnie przyszło takie Boże natchnienie, żeby szukać nowej drogi życia. Po kilku dniach znalazłem w jednej z księgarni krakowskich misyjne drogi. Kupiłem 2 egzemplarze, przeczytałem od początku do końca i tak się zaczęła moja miłość do misji, moje oblackie wędrowanie. Także już do sesji letniej nie przystępowałem, pojechałem do Poznania i wtedy ojciec Paliński mnie przyjął i tak się zaczęło. Kto wpadł w ręce ojca Stanisława Palińskiego, niewiele miał szans na odejście. Dlatego w lipcu 1985 roku uczestniczyłem w prenowicjacie, żeby w końcu sierpnia tego samego roku zacząć nowicjat w Kodniu. Po tym roku kodyńskiego nowicjatu, jak zwykle, normalnie, jak to wszyscy oblaci w Polsce, poszedłem do Obry i skończyłem w tym normalnym czasie. Były to lata wielu wyzwań, dlatego że ja nigdy nie uczestniczyłem w kościele, w parafii, w życiu, bezpośrednio w życiu parafialnym. Zrobiłem katechezy jak wszystkie dzieci, młodzież, miałem swoje lata buntu też w tym czasie. Ale nigdy to, co dzisiaj widzę z perspektywy czasu, mimo że czasami byłem daleko od Kościoła, nigdy nie przestałem się modlić. I mam wrażenie, że też mnie wspierała modlitwa mojej babci, która była osobą najpobożniejszą w naszej rodzinie, w naszym domu. Normalnie jak to jest, po ślubach, święceniach, zostałem posłany do parafii siedleckiej świętej Teresy. I jeszcze w pierwszym roku tego mojego duszpasterzowania u świętej Teresy w Siedlcach napisałem do prowincjała list, prosząc go, żeby mnie odwołał ze studiów i żeby mnie posłał, jak ja chcę, żeby mnie posłał do Afryki, do Kamerunu. Dostałem w odpowiedzi bardzo krótki i konkretny list. O misjach porozmawiamy w odpowiednim czasie. No i czekałem na ten odpowiedni czas, który się pojawił 3 miesiące po tamtej odpowiedzi. Prowincjał sam przyjechał do Siedlec, przejeżdżając przez Siedlce, mi zaproponował Brazylię. To była wielka niespodzianka, bo nigdy o Brazylii nie myślałem. Wtedy polska prowincja miała placówki na Madagaskarze, w Kamerunie, i także normalnie to o tych właśnie misjach myślałem,
a moim marzeniem był właśnie Kamerun, diecezja Yokaduma, gdzie biskup Eugeniusz Jureczko objął pasterzowanie kilka lat wcześniej. Po kilku tygodniach odpowiedziałem prowincjałowi, że się zgadzam i przyjmuję tą Brazylię. On mi podziękował, odłożył słuchawkę i tak się skończyło. We wrześniu 93 zaczął się nowy rok szkolny i też normalnie zaczął się drugi mój rok w parafii siedleckiej. We wrześniu tego samego roku, pod koniec września, dostałem list z Recife, z Brazylii, gdzie przełożony tamtejszej misji prosił, żebyśmy weszli w kontakt z nim, bo jedziemy do Brazylii. Także się dowiedziałem właśnie z Brazylii, że do Brazylii pojadę. Zaczęliśmy przygotowania, wiza, wszystkie dokumenty potrzebne i w Boże Ciało 1994 roku ojciec proboszcz Piotr Sadownik mnie pożegnał z parafii siedleckiej. Jeszcze przed samym wyjazdem było pożegnanie na Świętym Krzyżu. Mszy przewodniczył ojciec Walenty Zapłata. I 9 lipca 1994 roku stanęliśmy na ziemi brazylijskiej. Nie mieliśmy żadnego pojęcia, żadnych podstaw języka portugalskiego, dlatego posłano nas na intensywny kurs językowy do stolicy. Tam spędziliśmy 3,5 miesiąca. Po tym kursie wróciliśmy do Recife, gdzie spędziliśmy Boże Narodzenie i Nowy Rok. Po Nowym Roku zostałem posłany na placówkę do parafii, która leży około 70 km od Recife, w strefie uprawy trzciny cukrowej, parafia świętego Józefa w Jussarau. To było praktycznie moje pierwszy dom misyjny w Brazylii, pierwsza misja de facto. Tam byłem do czerwca 2000 roku. Pierwsze wrażenia, pierwsze historie misyjne, pierwsze doświadczenia misyjne, pierwsze niespodzianki, szoki. Nie mieliśmy wody bieżącej w domu, także trzeba było wodę ze studni nosić do kuchni, do ubikacji, do kąpania się. Później udało nam się podłączyć wodę i już było trochę lepiej. Tam też widziałem, co to jest skrajna bieda. Dla mnie to był wielki szok, bo nigdy tego w życiu nie widziałem. Nie pochodzę z zamożnej rodziny, także skromne życie nie było dla mnie niespodzianką, ale skrajna bieda to mnie zaskoczyło, to było dla mnie wielkim szokiem. Przez te lata w Jussarau też pomagałem w sąsiednim mieście w jednej z parafii i też praktycznie jako kapelan w szkole u sióstr. Dlatego miałem kontakt z Vitória de Santo Antão. I jak pojawiła się okazja, żeby objąć świeżo utworzoną parafię Vitória, to automatycznie przełożony poprosił, żebym został pierwszym proboszczem. I tak przeniosłem się w czerwcu 2000 roku do Vitória i tam byłem do stycznia 2007. Co jest ważne też w tym moim wędrowaniu, że wtedy też zostałem wybrany jako radny delegatury dwa razy i po zjednoczeniu, utworzeniu prowincji oblackiej w Brazylii też zostałem wybrany do rady prowincjalnej, pierwszej rady prowincjalnej. Dla mnie to był znak, że zostałem zaakceptowany przez tamtych oblatów, bo w Brazylii nie ma konsultacji, nominacji, są wybory. Jeżeli zostałem wybrany i zatwierdzony, to był dla mnie znak, że jestem na swoim miejscu, że jestem jednym z nich, jako jedyny Polak, polski oblat w prowincji brazylijskiej.
W 2007 roku pojechałem do Campo Alegre do Fidalgo. To była parafia w centralnej Brazylii, w tak zwanym sertão. Tereny półpustynne, byśmy to tak mogli powiedzieć, przetłumaczyć na polskie. Pada 2-3 miesiące w roku, później jest susza. Był też czas w ciągu tych 7 lat, które tam spędziłem, że 15 miesięcy nie padało, ale to była jeszcze większa szkoła misyjna, jeszcze bardziej odżyłem misyjnie właśnie w tamtych terenach z tymi ludźmi. W tamtym czasie obsługiwałem parafię, co miała 3 powiaty. Duże odległości. Do niektórych wspólnot miałem prawie 120 kilometrów tymi drogami piaszczystymi, kamienistymi i niecałe 15 tysięcy mieszkańców w tych 3 powiatach. Ale tak jak mówię, do dzisiaj to wspominam jako wielką szkołę misyjną i jakie wielkie przeżycie. W 2012 roku wróciłem do Rady Prowincjalnej. W 2013 pod koniec roku prowincjał mówi, że dobrze by było, gdybym pomógł w formacji. Dlatego po 7 latach w Sertão przeniosłem się do São Paulo, do stanu São Paulo, do Sumaré, gdzie oblaci mają dom formacyjny i nasi klerycy studiują filozofię. Tam byłem niecały rok, kilka miesięcy, bo w tym właśnie czasie 13 maja 2014 roku dostałem telefon z nuncjatury. Nuncjusz mnie poinformował, że papież mnie wybrał na biskupa diecezji Zedoka w Maranhão. Także po kilku miesiącach w Sumaré znowu się spakowałem i musiałem się przenieść do Maranhão, gdzie diecezja Zedoka się znajduje. 18 października 2014 roku była moja sakra biskupia. 8 listopada miałem ingres w diecezji i tak się zaczęło to właśnie, ten właśnie ostatni etap mojego życia. Diecezja Zedoka leży w stanie Maranhão. Geograficznie należy do Amazonii i jest diecezją biedną, ale dzięki Bogu mamy wiele, wiele radości, mamy ducha misyjnego, duszpasterstwo nieźle nam się rozwija. Są to ludzie biedni, którzy przyszli z różnych zakątków Brazylii, żeby tam się osiedlić. I działają wśród około 400 tysięcy mieszkańców 22 księży diecezjalnych, wszyscy Brazylijczycy, wszyscy z naszej diecezji. Mamy w tej chwili 4 księży zakonnych, 2 franciszkanów konwentualnych, 2 oblatów. Jest 10 wspólnot zakonów żeńskich. Także dzięki Bogu mamy też trochę powołań i to jest wielkim znakiem, wielką nadzieją na przyszłość. Bogu dziękuję za powołanie oblackie. Bogu dziękuję za powołanie. Ja poszedłem do oblatów ze względu na misję. Dlatego czuję się dzisiaj błogosławiony, że mogę w tym Bożym dziele misyjnym uczestniczyć. Proszę, żeby Bóg mi dał dużo mądrości, światła i wytrwania, bym mógł właśnie tym duchem oblackim pracując wśród najbardziej opuszczonych, najbardziej biednych, coś dobrego zrobić. Życzę wszystkim i zachęcam do tej drogi życiowej. Jest to wspaniała droga, pełna wyrzeczeń, niełatwa, ale w sumie na koniec daje wiele radości i wspaniała. Bóg zapłać raz jeszcze za zaproszenie do tego nagrania, do dania tego świadectwa.
Dziękuję mojej prowincji macierzystej w Polsce za przyjęcie, za wychowanie, za święcenia. I proszę, żebyście się za mnie modlili, za moją diecezję i też obiecuję wam moje modlitewne wsparcie. Szczęść Boże.